W sprawie fermy lisów w Goliszowie pod Chojnowem interweniowały dwie prozwierzęce organizacje – Otwarte Klatki i Ekostraż. We wtorek odebrano część zwierząt właścicielowi, któremu zarzuca się trzymanie ich w warunkach skrajnego zaniedbania. Warunki są kiepskie, zwierzęta są wygłodzone, są chore, a jest bardzo brudno na terenie fermy. Warunki nas szokowały, to muszę przyznać, więc no jest nieciekawie. Sprawą zajął się również powiatowy lekarz weterynarii, który potwierdza, że kontrola wykazała szereg nieprawidłowości. Zwierzęta były wręcz ugłodzone przez właściciela. On nie doglądał ich codziennie, on tam przybywał co jakiś czas, prawdopodobnie co 3 dni, więc one nie miały codziennego nadzoru. Ponadto klatki były bardzo brudne, nie miały pełnego zadaszenia, a niektóre ze zwierząt trzymano w ciągłej ekspozycji na słońce lub deszcz. Zaniedbania dotyczyły również psów, które przebywały na fermie. Część psów na fermie była przetrzymywana w klatkach. Jest to niedozwolone zgodnie z przepisami prawa. Psy możemy tylko do 8 godzin dziennie mogą być utrzymywane przez jakiś czas w ciągu doby na uwięzi. Na fermie znaleziono również kilka sztuk martwych zwierząt w stanie rozkładu. Odebrane lisy trafiły już do zwierzęcych azylii. Tymczasem, jak usłyszeliśmy od powiatowego lekarza weterynarii, sprawa została zgłoszona do prokuratury jako znęcanie się nad zwierzętami.